5 stycznia w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie odbył się 21. koncert noworoczny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Gwiazdą tegorocznej edycji był zespół pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Tradycyjnie dochód z wydarzenia przeznaczony zostanie na fundusz stypendialny Śląska Cieszyńskiego dla uzdolnionej młodzieży z powiatu cieszyńskiego. Już 21. koncert Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, koncert noworoczny. Jak co roku zbieramy na uzdolnioną młodzież w powiecie cieszyńskim. Jak do tej pory te koncerty cieszą się dużą popularnością. Powiedzmy o tej młodzieży, bo to na stypendia te pieniądze zostają przeznaczone. Jak to wygląda? Ile tych pieniążków z takiego koncertu? Czy macie jakieś podsumowania? Takie udało się zebrać? Tak, robimy podsumowanie po każdym koncercie. W zeszłorocznym koncercie zebraliśmy kwotę około 20 tysięcy złotych i przeznaczyliśmy je na stypendia. Przyznaliśmy w zeszłym roku 16 stypendiów dla młodzieży klas maturalnych oraz dla studentów pierwszego roku studiów. Tego koncertu by chyba już nie mogło zabraknąć. Jak i te stypendia cieszą się, myślę, zainteresowaniem, tak i te koncerty. Tak, koncerty się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. 16 stypendiów w zeszłym roku. Mam nadzieję, że w tym roku przyznamy więcej stypendiów. Wszystko zależy od tego, ile zgromadzimy pieniędzy podczas dzisiejszego koncertu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.